Do Miejskiego Domu Kultury imienia Henryka Bisty na Rudzkiej w Rynie zawitała nietypowa biblioteka. Czytelnicy mieli do wyboru 16 książek, które musieli zwrócić już po 30 minutach rozmowy. To nie pomyłka, a kolejna edycja akcji Żywa Biblioteka, zorganizowana przez Stowarzyszenie Genius Loci oraz partnerów. Te osoby, które zapraszamy, one reprezentują pewne grupy społeczne czy zawodowe, które spotykają się na co dzień ze stereotypami. Na przykład policjant. I właśnie takie osoby, takie kategorie staraliśmy się znaleźć. No i oczywiście kierowaliśmy też swoimi zainteresowaniami. I sami jako organizatorzy myśleliśmy o tym, kogo my chętnie byśmy pożyczyli i z kim byśmy porozmawiali. Przełamaniu barier służyły rozmowy toczone z przedstawicielami poszczególnych grup społecznych. Ale tak na oku bardzo mało się wie o Polsce. Bo za czasy jeszcze PRL-u mówiło się o kurice, nie ptice, Polsce nie za granicę. Mówi się o Rosji w przypadkach właśnie przez młodych ludzi. No, że w Rosji dużo się pije, że robią na przykład jakiś alkohol z farby, żeby tanio pić, że to jest naprawdę śmiesznie, nigdy tego nie słyszałem, nawet nie wpadłby na ten pomysł, ale że takie są pewne stereotypy negatywne związane na przykład z alkoholem, nie? Że wyrabia się ten tani alkohol, żeby się urobić tam, jak oni tak mówią, albo że po prostu trzeba jechać na Syberii z wynajętym takim Concordem, że z taką ochroną, żeby po prostu wodali się nie puszczą, bo tam jest tak niebezpiecznie i tak dalej. No, ja też jestem w Syberii i nigdy tego nie widziałam w życiu, naprawdę, i to jest trochę takie śmiesznie i mi się wydaje, że to jest fajna taka okazja to poznać. Gdzie Rosje istnieją zawsze, ta administracja, ten urząd, to państwo, o którym słyszymy w telewizji, które też niestety nam robi taki czasami negatywny wizerunek w Polsce. I ta druga część, że my jako Rosjanie i Polacy jesteśmy dosyć jednak podobni do siebie, nie mamy w ogóle żadnych w sumie takich problemów w komunikacji, jeżeli nie brać pod uwagę politykę, religię i historię. Niekiedy wystarczyła nawet krótka dyskusja, aby obalić powszechnie znane stereotypy. Że Niemki są brzydkie. Nie. Z autopsji widzieliśmy tą populację niemiecką, znamy polską, znamy śląską, nie? I uważamy, że tutaj dobrze, że jesteśmy. Spotkaliśmy się właśnie z gejem i na przykład wielu ludzi uważa, że gej powinien być taki wysoki, szczupły, taki farbowany, wymalowany, a w zupełności to był całkiem inny w zasadzie. Był zwykłym człowiekiem. No. Bardzo miły, inteligentny. Tak, inteligentny i normalnie z nami rozmawiał, bez jakichś tam zahamowań. Dokładnie. Temat tolerancji poruszany był często w odniesieniu do społeczeństwa regionalnego. Tutaj na Śląsku przynajmniej, gdzie społeczność ewangelicka, katolicka żyły i żyją obok siebie, czy obok siebie, to jest też złe słowo, ze sobą, tych stereotypów jest stosunkowo mało i ten nabożeństwa ekumeniczne, które się odbywają w różnych miejscach, spotkania różne ekumeniczne, zrobiły swoje. I czasami ludzie po prostu nie są przygotowani na inność, nie? A właśnie szczególnie na Śląsku, kiedy jednak występuje ta mieszanka, że tak powiem, ślady niemieckie, czeskie, polskie, czasami nawet rosyjskie tam, no to więc po prostu ludzie są bardziej może tak otwarci na takie sprawy. Nieoczekiwanie najchętniej wypożyczaną książką był reprezentant grupy na co dzień widocznej na ulicach naszych miast, choć czasem budzącej pewne kontrowersje. Ale był taki czas w Polsce przed 90 rokiem ubiegłego stulecia, kiedy ta moja formacja miała jeszcze gorszą opinię niż dzisiaj. I wielkim zdziwieniem było, przecież to policja najpierw zamyka, potem wypuszcza ludzi. Wielkie zdziwienie, gdy okazuje się, że to prokurator do sądu wysyła wniosek o tymczasowe aresztowanie, prawda? My wspieramy ten wniosek, zabezpieczamy dowody, uczestniczymy w tym procesie, mówiąc bardzo oględnie. Niemniej jednak to sąd decyduje, sąd, instytucja niezależna decyduje o tym, czy kogoś tymczasowo aresztować, czy nie. I tutaj to zdziwienie u ludzi młodych było bardzo wielkie, bo no to jednak nie policja wypuściła. Zupełnie inne pojęcie o zadaniach policji i zupełnie inna rzeczywistość i wyobrażenia, prawda? Żywa Biblioteka musiała w końcu zamknąć swoje podwoje, lecz prowadzone w niej dyskusje pozwoliły na zdobycie nowych doświadczeń. Kiedyś ktoś mądry powiedział mi, nie ma głupich pytań, są to głupi ludzie, którzy nie pytają. I taka akcja zadawania pytań to jest nic innego jak tylko walka z głupotą.
walka z niedoinformowaniem, walka z tym, jak wiele stereotypów rzeczywiście funkcjonuje w społeczeństwie naszym. I cieszę się, że taka inicjatywa tutaj powstała. Czy warto rozmawiać? Tak, warto. Tak. Klasa artystyczna pozdrawia.